Dzień dobry, witam serdecznie, no mam fryzurę, swam w takim trochę zaplatańcu. Zobaczymy, co to będzie, jak rozplotę. Natomiast zaraz się zebrałam za trening, mycie głowy, więc będę wyglądać jak człowiek, obiecuję, ale to zaraz, bo na razie zabrałam się za takie organizacyjne sprawy. Za 3 tygodnie będziemy już na plaży. Od publikacji, nie od tego, jak to mówię, ale od publikacji tego filmu, tak? O, przerwa, bo Hanusia tu do mnie wpadła. Hanusia jest ze mną w domku. Ale dobrze się już czujesz, nie? Już chyba jutro pójdzie do przedszkola. Na szczęście... Bardzo ci jest zimno. Na szczęście te infekcje ostatnio, które się u nas pojawiają, są takie... Tfu. Nie inwazyjne. W sensie, no są inwazyjne, ale wiecie, bez żadnych poważnych leków. Bez żadnych poważniejszych przebiegów. Śliczna owieczka. Ja właśnie mówiłam, że za 3 tygodnie o tej porze, kiedy to oglądacie, będziemy już się wygrzewać. Wygrzewać. A w Polsce czy się będzie można wygrzewać, jest wątpliwe. Na plaży, ale w związku z tym mam troszeczkę taki okres, te 3 tygodnie bardziej śrubkę sobie muszę podkręcić i po prostu zrobić więcej rzeczy. Zwłaszcza, że chcę tam kilka filmów na... Ogonek ma. Na zapas nagrać, żeby te pierwsze 1,5 tygodnia w Hiszpanii mieć troszeczkę luźniejsze. O! Jak się nazywa? Owca Anna Elza. Na pierwsze ma Elza. Dobra, a na drugie? Anna! A, Anna Elsa. Wszystkie załapki się tak nazywają, jakbyście nie wiedzieli. Elza Anna. Elza Anna. Więc, aha, siadłam do organizacji, godzina jest 9:27, na stare, nie kumałam w ogóle tego, na stare, ale na stare to jest dopiero 8:30, jeszcze ciężko się przestawić. Co my dzisiaj robimy? Teraz trening, śniadanko i jedziemy, pojedziemy do Pepco i do Biedry, bo 100 lat nie byłyśmy w Biedrze. Do Biedry jakie? No tutaj, do tej naszej. Tam są ponoć jajko niespodzianki z Harrym Potterem. Nie, generalnie tam kilku rzeczy nam brakuje i Pepco nowe otworzyli. Tylko od twojego przedszkola. Możesz. To pojedziemy zobaczyć, bo ja chcę... Aha, piżamek nie masz, więc może będą. No właśnie, już się tak trochę przygotowujemy do wyjazdu. Już, stop. Na przykład Hania nie ma piżamek i to jest coś, co musimy dokupić. No i jeszcze potrzebuję jakichś tam rzeczy do filmu. Także zbieramy się, działamy. Miły dzionek nas czeka, taki powolniejszy, bo... No bo Hania jest w domu, więc nie można tak sobie śrubki przycisnąć do końca, no ale... Ale coś tam porobimy, mam nadzieję, że będzie miło. Wiosna trochę przyszła, to trochę humor u mnie lepszy, więc dzisiaj mam nadzieję nie będzie o tych chorobach. To już było wszystko, co powiedziałam. O tych chorobach, narzekania i tak dalej. Pozytywna energia. Tylko idziemy w dobrą stronę. Ja jestem ciekawa, czy wy też tak macie. Była 9:30, do was przed chwilą mówiłam. Już byłam gotowa do ćwiczeń. Już miałam iść ćwiczyć. Ale co? Ale właśnie. Ten to, tamta to, w komputerze, tu, tam, siam. I nagle nie wiedzieć, jakim cudem to. To zapłać na składkę, to zrób to. Pół godziny minęło. Nie, pół godziny. Tak o, tak. No właśnie. Więc już teraz ubieram naprawdę buty. Jak już ubiorę buty, to już nie powinno być większych problemów z tym, żebym zaczęła ćwiczyć. Ale co? Kurczę, takie rozpraszacze. Właśnie gdzieś te dni, gdzieś ten czas nam zlatuje na takie rozpraszacze. Ważne też, ale jednak rozpraszacze.
Nagrywam, słuchajcie, foodbooka, takiego trochę innego, bo nie umiem takiego całego. Ale zobaczcie, jak wygląda ta owsianka. Nocna owsianka mango będzie w foodbooku. Zaraz wam powiem, dlaczego trochę innego i o co chodzi. Ale idę to zjeść, bo po prostu to już mi cieknie, a wygląda bajecznie, smakuje jeszcze. Generalnie ostatnio doszłam do wniosku, że ciężko jest mi zebrać 5 fajnych przepisów w trakcie jednego dnia, a to o te przepisy i pomysły na to, co jeść i co robić, w tych foodbookach chodzi, więc pomyślałam, że po prostu zrobię film z 5 przepisami na różne posiłki. Śniadanie, obiad, kolacja, tak żeby sobie dopasować, ale też lawirować. Ja nie często jem aż 5 posiłków, zazwyczaj tyle nie jem. Coś tam podjadam, nie? To nie tak, że ja też trzymam dietkę. Natomiast często jem 3 posiłki większe, albo 4, rzadko 5. No i w każdym razie pomyślałam, że po prostu zbiorę 5 fajnych pomysłów na posiłki różne i taki film wrzucę zbiorczy. No to właśnie jednym z tych pomysłów będzie taka nocna, szybka, ekspresowa owsianka mango przepyszna. Ja już swoją zjadłam. Jestem taka obżarta tym kubeczkiem, się wydaje, ale bardzo sycąca. No i nic, i teraz idę się myć i zaraz będziemy gdzieś ruszać. Także, a jeszcze makijaż. No, także... A tak poza tym ja bym chciała zapytać, o co tu chodzi? Jest za rogiem kwiecień. Ja rozumiem, że to jest zabawne w grudniu, ale nie w kwietniu. W końcówce marca też nie. A to pomarańcz. Na jednym oku chcesz fioletowe, a na drugim pomarańczowe? To tak można, tak? Na jednym takie, na drugim... A jak ty pójdziesz do sklepu, taka? Pani się ciebie zapyta może, co ta dziewczynka tak... Też pomarańcz? Nie, fiolet. Ale chciałam tu pomarańcz. Ale to będzie na odwrót. Może być na odwrót? Mi się wydaje, że tak będzie ładniej. Ale ja chciałam tu ty. Dobra, zmieniam, no. Tu fiolet, tak? Zamknij. Popatrz na mnie do góry, głowa i zamknij. Mhm. I tu pomarańcz stoi, tak? Ale zamknij ładnie. Nie, teraz ściskasz, a ja potrzebuję... Nie ściskaj właśnie, luźna powieka. O, tak. Okej, koniec. Idź zobacz, jak wyglądasz, jak motyl, jak ten jednorożec właśnie. Ale... Jeszcze... Nie. Ja bym chciała buzię. Dobrze, to jak wrócimy. Ja nie będę szła na zakupy z wymalowaną całą buzią, dobra? Jak wrócimy. Ale ja chcę teraz. Dobrze, ja rozumiem, ale teraz nie ma takiej możliwości. Ale gdzie pójdziemy robić to? Dobra? Jak wrócimy, ci zrobię, okej? Okay? Ale jakie? Ja chciałam mieć jeden, chyba bym chciała motylka. Dobra. Jak sola. Dobra, zrobię ale ci... Ale takiego tęczowego. Dobra, zrobię ci tęczowego. Z wamimi. No to idźcie chwilę, pobawię się, pozbieram i jedziemy. No i to słuchajcie, właśnie taka robota. Kto to widział, żeby 4-latka się malowała? Jeszcze to oko tak. No ale dobra, niech będzie. Już właśnie. Już za długo siedzi w domu. O to chodzi. Więc już niech ma trochę tych przyjemności. I też właśnie wyjdźmy, ale wychodzimy do sklepu, bo po prostu ta pogoda. Przed chwilą wam pokazywałam, jak sypie. Teraz słońce, ale też jest strasznie, strasznie zimno. No ma jeszcze przyjść wiosna niby. Ale powiem wam, że pamiętam, że jak w zeszłym roku wyjeżdżaliśmy do Hiszpanii, to też tak strasznie długo na tę wiosnę czekaliśmy i nie mogliśmy się doczekać. I tutaj w Polsce ona się nie mogła rozkręcić. Jak pojechaliśmy, to co prawda tam też przez tydzień padał deszcz, natomiast było ciepło. No i była ogromna różnica między tym, co tu, a tam. Bo też słyszałam komentarz, o pojechali do Hiszpanii i cały czas deszcz pada. No tam tydzień padało, nie? Pewnie się tego nie spodziewali. Nie, no spodziewaliśmy się takich rzeczy, natomiast no tam już było przynajmniej ciepło, więc ja już też czekam na to stabilne ciepełko, bo jak wrócimy, to już w maju, w połowie, w końcówce maja już powinno być ciepło. Na to liczę. Cztery pokoje, Hanka, może są 4 pokoje. 4 pokoje to mogą być albo Tarantino, albo... 4 pokoje są też, ok.
Kazika. Albo Tarantino, albo Kazika. Ja jestem gotowa. Idziemy na zupę. Zupę? Co zrobiłaś? Nie pokażę ci. Dziurę? Tak? A co? No mów. Coś na pewno. Wysysałaj, ty zobaczysz. Zupę mamy z wczoraj, ogórkową, bo jak ja gotuję zupę, to zazwyczaj na dwa dni. No, rzadko się zdarza, żeby na jeden było. Na dwa dni. Jaka jest twoja ulubiona zupa? Ogórkowa! Idziesz zjeść zupkę? I pojedziemy? Ale co? Chcemy się kupić. Tylko moja dziecia, jak cicho, bo moja dziecia wstanie. Dobra, to cicho, idziemy na zupę. No, w końcu się doczekałam. No wow, właśnie Hania mówi wow. Takiego porządnego, dużego, fajnego, przestronnego, dobrze zaopatrzonego. To jest... Aha, piękne. Pepko. Bardzo duży asortyment. Jakieś wiosenne, fajne rzeczy. Także, no chyba będzie odcineczek jakiś. Coś mi się tak wydaje. Myślę, że nie potrzebujemy ale takich. Moje tamte nie działa, więc to działa. Nie. Chodź. Moje tamte to... Jakie jest? No ja muszę przyznać, że dawno nie widziałam takiego. O, dzisiaj takie szklanki potrzebowałam. No spory asortyment. Dawno tak fajnego i dużego w Pepko nie widziałam. A obok jest DM, no po prostu... Żyć nie umiera. Gdzieś te spadające małpki widziałam. Może to było w Dealsie. Ale się pojawiły w Pepko takie nowe rzeczy, których ja jeszcze nie widziałam. O, to ja miałam, jak byłam mała. Hania chce takie spadające małpki grę. Akurat nie ma, ale gdzieś wypatrzymy, Haneczko. Idziemy teraz na ciuchy. Ej, popatrz, mama. No, zgadnij kto. To już mamy. Jeszcze światełka. O, my mamy taką gałązkę z zeszłego roku, ale powiem wam, że świąteczne rzeczy też są ładne. Haniu, tu nie będzie tych małpek. Fajne, duże Pepko, fajnie zaopatrzone, dużo asortymentu, fajne uliczki. A co mamy? Mamy takie opaski, żeby tylko na uszy było. No i to najważniejsze, zakupy z Hanką tak się kończą. Pokaż, co to jest? Jednorożec breloczek. A co, do czego ty sobie to przyczepisz? Do plecaka? Tak? Do kluczyka. Nie masz kluczyka? Ale do twojego. Okej, okay, to wszystko jasne. Wszyscy za... drzwi. A, okej. Okay. Czapkę wiosenną nie ma, wiosennej czapki. Takie cienkie, wiecie? Więc to i to też wiosenne. No i namówiła mnie na ten breloczek mnie namówiła i na światełka. Tylko kurde, później zjarzyłam, że one są na baterie. Musiałam się co chwilę wymieniać baterię. No ale dobra, no namiotu sobie je możesz włożyć. Patrz, prąd zgasł akurat, widzisz? Ciemno się zrobiło. Prądu nie ma. Akurat jak wyszłyśmy, wszystkie światła zgasły, prąd. Padł. Jakieś dzisiaj... No właśnie, nie, dzisiaj były jakieś problemy z prądem, widziałam tam na grupie. Dobrze się zdążyłyśmy skasować. A co do tematu piżamek, nie ma, bo są tylko krótki rękaw i krótkie spodnie, a ja chcę długie spodnie. Ja nie wiem, ja... Musi być już gorąco bardzo, żebym spała w krótkich spodniach. Na pewno się zamyka. Nie, jeszcze się nie zamyka. Patrz, drzwi mi się zacięły, nie chcą się zamknąć. Musi być już bardzo gorąco, żebym spała w krótkich spodniach. Ja lubię spać długie spodnie, długa bluzka. Uważam, że każdy na świecie tak lubi. Dajcie mi znać, jak u was jest. Podjedziemy do tego drugiego Pepko, bo mi się spodobała jedna koszulka i leginsy, która mogłaby być zestawem piżamowym. Natomiast nie było rozmiaru. A tam może być rozmiar, albo w ogóle mogą być piżamki. Żeby były długie spodnie i krótki rękaw. To jest mój ulubiony. No nie, bo nie ma prądu. Jedziemy. Mam nadzieję, że dalej już jest prąd. Jak tam jest zimno, to jest absolutnie nieludzkie, jak tam jest zimno. Nie, w kwietniu, dobra, no marzec jest, ale końcówką marca nie może być tak zimno. Zakupy zrobione. No nie wiem, nic nie kupiłam, bo kasy wydałam. Zaraz zrobię w związku z tym food haul, a na drugi grzejemy zupę. W każdym razie nie było ani piżanek, ani gry małpki. Ani rzeczy do testu, do filmu, ani jajek niespodzianek.
z Harrym Potterem, a i tak pełno bzdur wskoczyło. Ale to tak jak mówię, najpierw zjemy, a później posłucham tam w kuchni, rozpakuję zakupy. Może jakieś trochę inspiracji wskoczy. Zawsze to fajnie podpatrzeć, co ktoś inny je albo kupuje. No i się zainspirować, bo to właśnie są te vlogi, ale też foodbooki. No, także mam nadzieję, że coś wam tutaj odpowiem, a grzejemy ogórkowo. Dobra, siata numer jeden, chusteczki higieniczne już się skończyły. Tak samo wydarzyło się z tym, z workami. Ale słuchajcie, co mnie dziwi, że tu jest taka dziura w środku. Kiedyś nie było tej dziury, czy to znowu mniej sztuk w tej samej cenie? To już po prostu człowiek nawet nie ogarnia, co go tam właśnie. Banany, piątusie, raz, dwa i jeszcze takie, wiecie jak to jest z tymi gadżetami? No właśnie, tak to jest z tymi gadżetami. Mamo, ten z konikiem. No dobra, weź to z konikiem. Bułeczki, pomidory krojone, bo mamy na jutro na obiad spaghetti, więc może mi się przyda. Takie bolońskie jakieś. Kapary w zalewie, bo uwielbiam i dodaję do wielu rzeczy, do sałatek, do pinsy i tak dalej. I ostatnio się skończyło. Gdzie są moje kapary? Taka woda kubusiowa. Hania bardzo mało pije takich kolorowych napojów. W sensie to jest najbardziej kolorowe, ewentualnie jakiś sok. No ale tam sporadycznie właśnie jej się zdarza wziąć. Także my uważam, że skoro sporadycznie, to jest okej. Okay. Wędlina i kupiłyśmy sobie, słuchajcie... Nie wiem, jakaś taka mnie naszła ochota na placki ziemniaczane. Ja nie jestem fanką placków ziemniaczanych, ale jakoś tak ostatnio też ktoś zostawił u nas placki i takie gotowe już. I tak mi zasmakowały i Hani tak zasmakowały ze śmietaną i z cukrem chyba jadłyśmy. Także dzisiaj stwierdziłam, dobra, mamy zupę, a jeszcze sobie po takim placuchu albo dwóch zjemy. Druga siatka. No i co, to już teraz będzie 200. Jak do tego doszło? A jeszcze mam dwie zgrzewki wody, no to dobra. I strasznie przepłaciłam. Strasznie. Ale już musiałam to kupić, bo wiem, że była ostatnia kapsułka do prania. I mówię, no nie ma żadnej na promocji, więc wezmę po prostu małą paczkę. Fajnie, że zrobili to w kartonie. Bez promocji. I w sumie za 16 kapsułek zapłaciłam 34 zł. A później się zatrzymałam w drugiej Biedronce, żeby sprawdzić, czy są te jajka z Harry'ego Pottera. I za 54 zł było 66 kapsułek. Czujecie tę delikatną różnicę? To kosztowało 34, a to 20 zł więcej. Tu jest 16, a tu 66. Dlatego zawsze kupuję na jakiś promka, się kompletnie nie opłaca, ale mówię, no już nie będzie jak prania zrobić, a zaraz chcę je wstawić, więc mówię, no już trudno. Przepłaciłam, straciłam. A mówię, jak już jest na promce, to wezmę, żeby potem nie było problemu, no i będzie po prostu zapas na długo. Także... już zobaczyłam w promocji, wzięłam też 3 mleka, uwielbiamy te oliwki, czosnek i zioła, lubię też z serem, ostre są, za ostre dla Hani, także najczęściej kupuję właśnie te czosnek i zioła, ale są naprawdę pyszne. Śledzie też są bardzo fajne, z suszonymi pomidorami, rzadko jem śledzie, ale tak mi właśnie dzisiaj naszło na śledzie i taka mała paczka w zupełności wystarczy, bo u nas dużo tego nie schodzi, ale aż jak wam pokazałam te śledzie, to mi świnka naciekła. Jeszcze soczek. No właśnie, czasami Hani kupujemy te soczki Riva, bo one nie mają cukru, one w ogóle nie są słodkie i strasznie szybko się psują. Jak ona nie wypije tego w danym dniu, to on już fermentuje. Także to też świadczy o jakimś tam jego lepszym pewnie składzie. One mają figurkę. Właśnie, to przed chwilą o tym mówiłam. No i mam puddingi, te ostatnio z wami testowałam na Instagramie. Te Active Go białkowe puddingi z Biedry. Chyba w sumie tego nie wiem, czy jadą, już nie pamiętam. Hania, co tam robisz? Ogórek, pomidor, masełko było w promocji. Dwa za. No, dwa były tanie, za 4 zł chyba, także wzięłam też masło. No i w zasadzie to tyle. Aha, tutaj jeszcze mi wypadły. Nie jestem z tego zadowolona, ale z drugiej strony nie jest to kolejna zabawka. Zaraz zobaczymy, jak się... Nie jestem zadowolona, bo jest na baterię. I z tym mam najgorszy problem, że to za chwilę trzeba będzie wymieniać. Ale dobra, już patrzcie, jakie takie... już nie są takie typowo bobaskowe te rzeczy, tylko ciuchy ją interesują, właśnie jakieś takie breloczki, jednorożce, spinki, rzeczy do pokoju. No już
Już się pozbyłam bobaska z domu. Szybko to minęło, ale tak. Dobra, idę po ten i pokażę wam jak świeci. Po baterii. Jakieś lepsze wezmę, to dłużej może wystarczy. Uwaga, zaświecam. O, tak się świecą. Proszę. Twoje, jak będzie ciemno, to będą lepiej świeciły. Trzymaj. Trzymasz? Zadowolona z zakupu? Dobra, wniosę cię. Patrzcie, co Hania przywiesiła to i szczęśliwa jest twoja siostra. No siostra twoja czy córka? Moja siostra. No, ale zadowolona z takich gadżetów? Tak. No to jedziemy do góry. Bo ja to na niej kupiłam. Oj, jaka ty jesteś wspaniałomyślna. Problem jest taki, że Hania sobie przypomniała, że miała być motylem. Jest godzina 17:32. Mówię, że zaraz idziemy się myć, a Hania mówi, że jeszcze jest słońce. No i co ja mam zrobić z tym przestawionym czasem? Co to ma być za motyl? To motyle. Tu i takie dwa skrzydła, ale tak na szybko ci zrobię. Bo za niedługo... I to czułki i tu kropeczki. Dobra, ale za niedługo się idziemy myć. Po prostu jest przestawiony czas. Dlatego jest jeszcze jasno, ale już nam nie zostało dużo czasu do spania. Bo wiesz, chciałabym tak, żebyś się domyła później. No dobra, dajcie to szybko tego motyla walne. A tu czarne czułki i tu kropeczki czarne. Czarne czułki mają być? Tak, i kropeczki mają być czarne. Najpierw dobra, czekaj, czarne. Najpierw tutaj taki. Jak cię tato zobaczy, to nie wiem co powie. Co? Gdzie jest moja córka? Ja będę motylem. Motylem jestem. Motylem. Jasny? Jestem. Jasny, różowy? Fioletowy, no, twój ukochany. Czekaj. I teraz może taki, o. Dobra. Rozkręcany. No nie, w kropki możesz być. Jak będzie weekend, to cię trochę ładniej pomaluję, a teraz po prostu tak na szybko, dobra? Tak. A na kolację jest sałatka makaronowa i ona też będzie częścią foodbooka, także nic tu więcej nie zdradzam, ale wygląda apetycznie, a Hani bez sałatki, bo coś jej nie podeszło. Ale jest bardzo dobra. Żegnam się już z wami, bo jeszcze mam kilka takich rzeczy do zrobienia technicznych. W zasadzie muszę Hanie domyć tego motyla z twarzy, chociaż już padła propozycja, żebyśmy po kąpieli narysowały kolejnego. Przygotowuję film na jutro, który będę jutro nagrywać. O, pomyślałam sobie, że 2 lata ponad nie było przeglądu spodni. Jeansów głównie, ale spodni generalnie. A o spodnie bardzo często pytacie i... To chyba wynika też z tego, że spodnie po prostu to jest trudna sprawa. Nie. Spodnie to jest generalnie trudna sprawa, więc mam nadzieję, że ten film po prostu będzie pomocny i kilka fajnych modeli wam pokażę. Zwłaszcza, że ja bardzo dużo pytań dostaję o spodnie. Już jestem zmęczona cały dzień z Hanią. Nie wiem, mój mózg przestaje pracować. Patrzę, tu jakieś rolka. Pranie muszę powiesić. No i takie tam, nie? Przyszykować ją do przedszkola. Jakaś sensoplastyka jutro. Dzisiaj tak wyszło, że cały dzień od rana do nocy jesteśmy same. Rzadko się to zdarza. No może nie rzadko, ale nie tak często. To nie jest norma. I powiem wam, że już o takiej 19:20 mam po kokardy. Jak jestem z nią tak 2-4. No nawet nie 2-4. Tak, już idę ci włączyć, już ci włączę. Obrunię piosenkę, a z wami się po prostu żegnam i skupiam się na tych domowych obowiązkach, które zrobić. Muszę, dzisiaj właśnie taki domowy dzień był, ale takie vlogi też są potrzebne. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.